Niektóre słowa starzeją się dobrze dzisiaj przypomnijmy sobie co mówił przed wyborami Szymon Chłownia i jak według niego po wyborach miała wyglądać w Polsce opieka zdrowotna. Każdy z Was będzie miał lekarza odpowiedzialnego, w którego interesie będzie dzwonić do Was i sprawdzać, czy jesteście zdrowi, a nie, że Wy będziecie dzwonić do niego i pytać i opowiadać mu, że jesteście chorzy. To on będzie dzwonił, zlecał Wam badania profilaktyczne, będzie Was kierował do specjalistów. To jego zadaniem będzie umówienie tej wizyty u specjalisty, który powinien być blisko domu, w domu zdrowia, w którym w powiecie się organizuje i w którym zebrane są wszystkie usługi z laboratorium analitycznym, z, z, z lekarzami specjalistami, z podstawową, nocną, świąteczną opieką zdrowotną. A czy do was, wasz lekarz już dzwonił i interesuje się, jak się wyczujecie, bo to przecież leży w jego interesie? Powiem wam, że polityk ma dobrze, bo nieważne jakie dyrdy mały powie, i tak z tego nie jest potem rozliczony. Czy wy też tak macie w swojej pracy?